Dzień dobry Państwu, środa, 18 dzień października. Emocje po wyborach opadają, mnóstwo komentarzy, mogą Państwo czytać. Ja swój napisałem w ostatnim numerze Gońcak, zachęcam do kupna. I jak zwykle oczywiście, bo jest to forma wspierania również tej mojej działalności wideo. I a propos wideo i a propos wyborów, zamieściłem dwa filmy w internecie, na Facebooku i na YouTubie, które mówiły o... No, to były Państwa głosy. Po prostu robiłem relacje z naszego głosowania, które miało miejsce w sobotę. I o dziwo tym razem jakoś tak bardzo zostałem nieuprzejmie, bym powiedział, potraktowany przez pracowników konsulatu, którzy te wybory organizowali. Mianowicie, po pierwsze, jedna pani w konsulacie powiedziała mi, że nie chce być na tym wideo, w związku z czym zamazałem jej wizerunek, tam po prostu nic nie widać. No ale jest jej głos i ten głos mówi rzeczy ważne, a mianowicie takie, że nie mogę wejść na teren konsulatu, żeby rozmawiać z ludźmi stojącymi tam w kolejce, że przewodniczący komisji nie zgodził się na to, żebym filmował wewnątrz komisji, co miało miejsce w przeszłości, dobrych kilka lat temu i kilka razy. Następnie, że nikt z konsulatu nie udzieli mi informacji na temat no, przebiegu wyborów, tego, ile jest tam wolontariuszy i tak dalej, i tak dalej. I z ludźmi mogę rozmawiać jedynie przy bramie konsulatu, to znaczy przy wejściu. Tak więc jak gdyby no, poczułem się, że mnie nie wpuszczono do tego konsulatu. Podobnie było rano przy filmowaniu pustej jeszcze sali do głosowania, lokalu wyborczego, przed rozpoczęciem całej tej procedury. Także no, powiedziano mi, że nie mogę w lokalu wyborczym filmować. Ja rozumiem, że nie mogę w lokalu wyborczym filmować w momencie, kiedy to jest lokal wyborczy, kiedy zaczyna się głosowanie, ale wcześniej. No, w każdym razie podporządkowałem się. Niestety pani, której głos umieściłem, zadzwoniła do mnie z pretensjami, że muszę to usunąć, pomimo tego, że jest urzędnikiem państwowym. Zapytałem się jej, czy pracuje w konsulacie i wykonywała wtedy swoje czynności służbowe. Ona nie chce być zidentyfikowana. Dla mnie to jest trochę dziwne. Porozmawialiśmy trochę na temat przepisów w obu krajach, no bo to też była taka śmieszna sytuacja, że ja stałem chyba 2 metry już na terenie konsulatu za bramą, czyli obowiązywały mnie przepisy prawa polskiego, a nie kanadyjskiego, jak po drugiej stronie. Prawo polskie mówi, że bez zgody mogę filmować osoby powszechnie znane, które uczestniczą w pełnieniu swoich obowiązków służbowych w życiu politycznym, publicznym, administracyjnym i tak dalej. Wcześniej też wysłałem 2 e-maile na adresy internetowe konsulatu z prośbą o udzielenie informacji na temat organizowania tych wyborów. Nie wiem, chyba gdzieś zaginęły, bo nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, a właśnie też chciałem zwrócić się do konsulatu o różne inne informacje związane z chociażby z tą sprawą, która na naszym kanale jest obecna od jakiegoś czasu, czyli kwestią potwierdzania obywatelstwa, konieczności potwierdzania obywatelstwa przez Polaków, którzy tutaj przez długi czas nie mieli ważnego paszportu, czyli ich paszport stracił ważność. O to miałem prośby w komentarzach pod filmami. No i dlatego się z tego Państwu tutaj tłumaczę. Ja jestem tutaj, jak gdyby występuję od strony Państwa po informacje. Te informacje dla Państwa, to nie jest tylko moja ciekawość, że chcę rozmawiać z urzędnikami państwa polskiego. A zresztą kiedyś miałem to dygresja zupełnie, taki incydent, kiedy przyjechał na spotkanie z tak zwanymi dziennikarzami polonijnymi, czyli z nami, ówczesny, wziął się to za rządów Platformy Obywatelskiej, ambasador pan Bosacki, tutaj do Toronto, zorganizowane było spotkanie i na początku czegoś, co ja uważałem za konferencję prasową, pan Bosacki stwierdził, że no to teraz porozmawiamy off record, czyli jak ja to odebrałem jako formę ugadywania się przedstawiciela administracji państwa z no,
w domniemaniu wolnymi mediami, prawda? W związku z czym wstałem i wyszedłem. Co spotkało się z komentarzami ze strony moich ówczesnych czytelników, że powinien był zostać i właśnie to off the record, to co było w record, opublikować, bo przecież mogło to być ciekawe. No ale oburzyłem się wówczas, wstałem i wyszedłem. Także proszę Państwa, tak to wygląda z moimi peregrynacjami informacyjnymi, jeśli chodzi o konsulat dzisiaj. Nie wiem, czego to jest wynikiem. Może była taka sprawa, która wyszła na jaw przy okazji interpelacji poselskiej w mojej sprawie, w związku z tym, że zostałem pomówiony antysemityzm przez organizację B'nai B'rith i zgłoszony na policję. I wówczas, jak zostałem pomówiony, to ta właśnie organizacja wysłała listy do placówek dyplomatycznych konsulatu w Toronto i ambasady w Ottawie, aby potępiono moją działalność i zerwano ze mną wszelkie kontakty. Nie zapraszano tam na żadne uroczystości, imprezy w konsulacie i tak dalej. Dowiedziałem się o tym właśnie z odpowiedzi ówczesnego wiceministra spraw zagranicznych, pana Wawrzyka, na interpelację poselską, którą właśnie państwu tutaj pokazuję, tę odpowiedź. Także nie wiadomo, jaka była reakcja wówczas władz dyplomatów, ale informacje przekazano niezwłocznie do centrali. Tak to było tam ujęte. Mówię o tym wszystkim po prostu po to, żebyście Państwo byli poinformowani, że niektórych informacji dla Państwa uzyskać nie mogę, ponieważ no, nie są mi udzielane. Także wybory przebiegały bardzo dobrze, sprawnie i wbrew obawom również rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który przypłacił to dymisją, nie było tak, że głosy zostały uznane za nieważne, bo komisje nie zdołały policzyć. To tyle na dziś. Mówił Andrzej Kumar.